kontynuujemy nasze rozważania wielkopostne moi drodzy chyba jedna z pierwszych modlitw których nauczyliśmy się na egzamin przed pierwszą komunią świętą to było przykazanie miłości mam nadzieję że pamiętamy będziesz miłował pana boga swego z całego serca z całej duszy i ze wszystkich sił a bliźniego swego jak siebie samego ja bym w ten sobotni wieczór, chciał się zająć pierwszą częścią tego przykazania, miłować Boga. O tym słyszymy. To jest oczywiste, ale czasami to taki wydaje się y, takie mało konkretne, takie trochę abstrakcyjne, a Pan Bóg jest bardzo konkretny. Bo rzeczywiście, gdy staniemy na sądzie ostatecznym. Mówiąc tak prosto, Pan Bóg nie będzie nas pytał o nasze sukcesy zawodowe, tytuły, stanowiska, majątek, choć to są rzeczy potrzebne w doczesnym życiu, ale przede wszystkim będziemy sądzeni z miłości i do Pana Boga, i do człowieka. To będzie główny wyznacznik. My Pana Boga możemy miłować w dwojaki sposób, i często to czynimy. W sposób świadomy i w sposób nieświadomy. W sposób świadomy dzieje się to wtedy, kiedy ze swego życia wydzielamy czas tylko i wyłącznie dla Pana Boga. Tak jak teraz. Pokus w sobotę wieczorem jest dużo. Mogliście odpoczywać, pójść sobie gdzieś tam do kawiarni, może jakiś film. Mnóstwo rzeczy, nadgonić jakieś zaległe rzeczy. Przerwaliście to wszystko i przyszliście do Kościoła. Teraz nikt się nie bawi telefonem, nie pracuje na komputerze, nie czyta gazety. Jesteśmy skupieni na Eucharystii, Słowie Bożym. To jest czas dla Pana Boga. Kiedy klękasz do modlitwy w domu, odmawiasz Różaniec, czytasz Pismo Święte. Idziesz na wspólnotę, na pielgrzymkę, do spowiedzi. To jest wybitnie czas poświęcony Panu Bogu. Bardzo konkretna rzecz. Ja nie muszę specjalnie uzasadniać, że poświęcony czas jest takim znakiem, bo żadna młoda dziewczyna nie uwierzy pięknym słowom swojego chłopca, który będzie mówił, Moniczka, słuchaj. Bardzo Cię kocham, ale no nie mam kiedy się spotykać. W poniedziałki późno wracam z pracy, we wtorek chodzę na siłownię, w środę na basen, w czwartek to spotykam się już taki stały punkt z kolegami, w piątek wyjeżdżam na działkę z rodzicami i późno w niedzielę wracam. I tak tydzień za tygodniem, tydzień za tygodniem, no to dziewczyna w końcu powie, chłopie, no to jak my się mamy poznać, spojrzeć sobie w oczy, przegadać niektóre rzeczy, za rękę się potrzymać, Pójść na kawę, no, to jest takie abecadło, że nie trzeba tego uzasadniać. Ale sami z drugiej strony, strony dobrze wiemy, jak ciężko jest o ten czas. My wręcz musimy wyszarpywać czas dla Pana Boga. Wszyscy jesteśmy tak w te bieżące sprawy wkręceni, że naprawdę nie jest to łatwe. Ale tak łatwo jest wyjałowieć. Wpaść w taki aktywizm stuprocentowy, nawet kto by pomyślał, kiedyś, że pracocholizm będzie jednym z nałogów, a to jest kolejne zniewolenie. Kiedyś zdawało się wszystko uporządkowane. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania i koniec. A teraz całe mnóstwo zniewoleń. Wyszarpywać czas dla Boga. Ale jakbyśmy sobie kiedyś tak uczciwie z kartką i ołówkiem czy długopisem w ręku. Rozpisali, ile czasu mniej więcej, na co przeznaczamy. Mamy w tygodniu 168 godzin. Ile na pracę, naukę, komputer, telewizję, spacery, zakupy, rozmowy, sen i przekazanie kościelne mówi, żeby przynajmniej raz w tygodniu, czy w uroczystość święta. Jedna godzina ze 168 obiektywnie to nie jest dużo. Oczywiście wielu katolików dużo częściej bywa na Eucharystii, niektórzy codziennie, przed pracą, po pracy, ale chociaż to minimum, prawda? To powiedzenie, jestem wierzący, niepraktykujący, niestety robi zawrotną karierę. A gdyby tak. Podpity mąż wrócił do domu i powiedział, że żona mu robiła wymówki. No znowu piłeś, ale ja, Halinka, czy ja jestem abstynentem? Abstynentem to zobacz, jak wyglądasz, ale ja jestem abstynentem niepraktykującym. Moi drodzy, nie da się, nie da się obronić Boga w sercu bez nieustannej troski modlitewnej, sakramentalnej. Jak wspomniałem, pierwszego dnia nie da się, żeby wybudować dom, a potem przestać o niego dbać. Kościół wybudowany trzeba dbać. O swoją wiarę trzeba dbać. I modlitwa jest tym pokarmem, który nieustannie powoduje, że nasze serce jest skierowane ku Bogu. Bo człowiek, jak jest dobrze ukierunkowany, to nie zgubi, to nie, to nie pobłądzi w życiu. Nawet jeżeli zgubi drogę, ale będzie wiedział, w którym kierunku iść, to dojdzie do celu. Dlatego wiara jest nazywana kompasem życia człowieka. Można zgubić drogę, pokaleczyć się, upaść, zgrzeszyć, ale jak człowiek wie, do kogo wracać i w jaki sposób, to dojdzie. Do celu. Otóż moi drodzy, my jesteśmy na ogół przyzwyczajeni do modlitw, które wnieśliśmy z domu, i to jest fundament. Oczywiście z domu, z katechezy, Litanijne modlitwy, różaniec, pacierz. Ale nie ma piękniejszej, oczywiście, modlitwy jak modlitwa pańska. Ojcze Nasz tę modlitwę zostawił nam. Zbawiciel, ona jest, ona jest kwintesencją wszystkich naszych modlitw, które odmawiamy. Ale jednocześnie Pismo Święte mówi: Nieustannie się modlcie. Nieustannie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby od rana do wieczora być w kościele czy w domu na klęczkach. Nieustannie się modlić to znaczy przeżywać dzień w obecności Pana Boga. Przeżywać dzień w obecności Pana Boga. I temu służą tak zwane akty strzeliste, albo, krócej, prościej, westchnienia do Boga. Czasem ktoś kończy spowiedź i już ma odchodzić, proszę księdza, ksiądz westchnie we wtorek, idę na operację. Dlatego chciałam się wyspowiadać, być u komunii. Obiecuję wtorek. Oczywiście westchnąć do Boga. To są takie momenty takiego przytulenia się do Boga Ojca. Każdy z nas mimo zabiegania, zapędzenia, przemęczenia często ma takie chwile, że może myśl skierować ku Bogu. Stojąc w korku. Y, jadąc pociągiem, tramwajem, autobusem, stojąc w kolejce do kasy w supermarkecie, na poczcie, gdziekolwiek, będąc sen na spacerze, y, mnóstwo takich momentów, Jezu czuwa, Jezu dziękuję Boże. Y, przepraszam, mnóstwo jest spraw, którymi żyjemy, i to wszystko oddawać Bogu. Tak sobie rozmawiać, w ciszy swojego serca. Ktoś powie, yy, nie dowierzając, proszę księdza, ja nie jestem biskupem Zawitkowskim, czy księdzem Twardowskim, obydwaj świętej pamięci nie potrafię układać modlitw. Ja się nawet wstydzę czasem na, na grupie odezwać, na wspólnocie, bo czy ja to zgrabnie powiem, lepiej włącza mi w ciszy niż powiedzieć. Moi drodzy. Panu Bogu nie chodzi o poezję, nie chodzi o pięknie stylistycznie zbudowane zdanie, tylko co płynie z serca, to jest najpiękniejsze. Kwiat choćby najkolorowszy, ale jak nie jest żywy, tylko z materiału czy plastiku zrobiony, no nie będzie miał tego uroku. Ja dostałem storczyka i chciałem się pochwalić od pani od której dostałem już dwa razy podlewałem. Naprawdę, a to szkoda, bo to sztuczny, proszę księdza, nie poznał ksiądz. No, takie robią dzisiaj te kwiaty, a ja podlewałem. Ktoś powiedział, zobaczymy, czy zakwitnie, bo jak zakwitnie, to znaczy, że jestem święty, jak Rita, ale chyba nie ma szans na razie przynajmniej. Otóż moi drodzy, wszystko to, co jest prawdziwe, popatrzcie. Jak dziecko zaczyna mówić pierwsze słowa, jakie słowa najczęściej jako pierwsze wypowiada? Mama, tata, wyższa szkoła jazdy, baba, dziadzia. Jak mój kolega chciałby się pochwalić, że jego synek zaczyna mówić, bo w ogóle tak się cieszył, długo czekał na tego syna. Chodź no tutaj, powiedz, tata. O, 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 o. <śla> Jeszcze raz. Dla mnie to był, był kocik dziecięcy. Ja się tam nie mogłem doszukać słowa tata, ale dla ojca to było piękne tata. Bo jeśli dziecko, nawet niezgrabnie, nieporadnie, mówi takie słowa, to <laughs> świadczy, że tata jest najważniejszy, tata jest kochany. Popatrzcie, zwracam się do żonatych, panowie, a przypomnijcie sobie, jak się oświadczaliście swojej żonie, jak to było w, Chwilę wcześniej, co ćwiczyłeś to przed lustrem, jak ona spojrzy, to dam jej kwiaty, albo nie, klęknę, powiem ten wierszyk, dam jej kwiatki, albo nie, jeszcze inaczej. Jak znam życie, to ten chłopina jest zdenerwowany, ręce spocone, te kwiatki już nieźle tam wymiętolone w rękach i znaczy Halina, bo ja już tak myślę, bo wiesz, chodzimy trzy lata... Ja, wiesz, bo ja ci Halinka chciałem wreszcie, znaczy ja, bo, wie, bo ja chcę tak powiedzieć. Po prostu i w... męczy się ten chłopina w końcu wydusi. Halina, kocham się, zostań moją żoną. Halina wreszcie odetchnęła w myśli, no nareszcie. E, jeszcze kokieteryjnie, no w, w, muszę się zastanowić. Natomiast i, i czy nie są to najpiękniejsze, miłosne sceny? To są przepiękne sceny. Dlaczego? Bo prawdziwe. Na serialach tych, no to podkoloryzują, różowiutkie to takie, gładkie słowa, puder na twarzy, sztuczne łzy w oczach, na, ładnym, na tle ładnego widoczku. takie, no ale no pod film trzeba tak robić, no bo, no bo tu tak musi być gładko. Ale wiemy, że to jest sztuczne. A to, co jest prawdziwe, to dopiero smakuje, prawda? I dlatego, yy, czy, moi drodzy, dzieciak mi kiedyś na targówku, modlitwa spontaniczna, chodzę z mikrofonem. Dlaczego my tak lubimy słuchać dzieci, jak one zanoszą modlitwy? Bo są tak szczere, że aż wzruszające. Jeden chłopiec, modlimy się za Kościół, żeby nie zbankrutował, jak inne firmy. On całkiem poważnie. Dzieciak lubił chodzić do Kościoła, Słuchał, że bankrutują firmy, on się, on się przestraszył. Ale wiecie, moi drodzy, ale, jakby tak się zagłębić w tę spontaniczną modlitwę tego chłopca, czy nie jest tam sporo racji, żeby Kościół nie zbankrutował moralnie, duchowo, teologicznie? Można. Do... Słuchajcie, umarł kiedyś taki budowlaniec z brygady jakiejś. 30 lat w jednej firmie przepracował. Dyrektor mówi do kierownika: Panie Stasiu, pożegna pan pana Czesława na cmentarzu, parę słów pan powie. Ale, panie dyrektorze, ja prosty budowlaniec nie potrafię. My mamy wieniec od brygady, złożymy. Niech pan powie parę zdań. Dla rodziny to ważne, dla żony, dla dzieci. Ale, ja Janiu, powie pan coś, powie. I, i, I ten pan Stasio stanął tak z tym wieńcem. Czesiu, żegnamy Cię dzisiaj. Cóż powiedzieć w takiej chwili? Życzymy Ci szczęścia na nowej drodze życia. Wiecie, moi drodzy, taki standard ślubny, ale z drugiej strony, jakby się zastanowić, też w tym sporo racji. Nowa droga życia. Droga szczęśliwości w Bogu. I wiecie, my tak wszystko chcemy tak. Ja wiem, że w kościele to musi w czasie liturgii być to e, poprawne i tak dalej. Tylko, że my w takiej osobistej relacji z Panem Bogiem naprawdę nie musimy się krępować. Znana historia w Otwocku, no już 500 razy to pewnie słyszeliście, ale w kontekście dzisiejszej nauki. Chodzę po kolędzie. Mała dziewczynka, czteroletnia, pięknie ubrana, już nie mogła się doczekać kolendy, złapała mnie za rękę, prawie tańczy, prowadzi mnie. Ksiądz Proboż, po kolędzie, jak się cieszymy, rodzice już też pomodliliśmy się, porozmawialiśmy i na szczęście w teczce miałem ostatnią czekoladę. Daję tej małej dziewczynce mówię, natalka, ale nie dla wszystkich dzieci mam czekoladę, dla, dla innych tylko cukierki. To pomódl się za księdza Proboszcza, odmów taką modlitwę, jaką umiesz. Oczywiście, że ja się za księdza Proboszcza pomodlę, bo ja się właśnie nauczyłam modlitwy wieczny. Odpoczynek, racz mu dać pani. I wiecie, ja w pierwszym momencie to ja wycofuję, mówię Natalka, ale potem nie, módl się, módl się w ten sposób. To już pomyślałem, będę pierwszym żyjącym księdzem w wypominkach. Wiecie, moi drodzy, to, co z serca płynie, powtórzę raz jeszcze. I zauważcie, że wtedy Pan Bóg nie staje się dla nas takim Panem Bogiem służbowym, odświętnym, od niedzielnej mszy i rannego, wieczornego pacierza. Jest Ojcem, który prowadzi nas nieustannie za rękę. I nabieramy odruchów, odruchów kierowania wszystkiego ku Bogu. My nawet sobie nie zdajemy sprawę, jak, jak my już przeniknięci Duchem Bożym, tak właśnie przeżywamy dzień w obecności Boga. Oskarżacie się czasem że nadużywacie imienia Bożego. Ale naprawdę trzeba rozeznać, czy to jest na używa, nadużywanie za każdym razem, kiedy na przykład wróci mąż z pracy, widzisz swoim czujnym kobiecym okiem, że jest zdenerwowany, coś się stało. I nagle ty też, Jezus Maria, Heniek, mów, co się stało, bo widzę, że jesteś zły. Coś się, Jezus Maria, wszystko dobrze? No, Halienka, no, wjechał mi w kufer. No, ale to plastik, zrobi się, nie denerwuj się. No już, czy to Jezus, Maria, to jest grzech? Według mnie to jest akt strzelisty. Jeżeli my w chwilach trwogi, jakiejś bojaźni przyzywamy imienia Bożego, albo radosny moment, przysłowiowy heniek wraca. Heniek Jezus, Maria, no widzę, że aż kipisz ze szczęścia. Heniek, mów co? A podwyżkę i jeszcze premię mi dali na święta. Czy to Jezus Maria jest grzechem? To jest odruch przyzywania imienia Bożego. Oczywiście nie wolno sobie kpić, to jest zrozumiałe, tu nie ma co dyskutować. Natomiast, natomiast to są odruchy, a są odruchy dobre, bo są odruchy złe. I my mamy wiele dobrych odruchów. Uczniowie pytają mnie kiedyś, a jak księdza na legi spotkamy, to ksiądz będzie w sutanie? Ja mówię, nie, nie chodzę w sutannie. A jak się wtedy mamy zwracać? Ja mówię, mówcie do mnie, wujku, czy wiecie jakoś tak. I spotkałem czterech chłopaków. Jeden, ej, chłopaki, wujek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest odruch, dobry odruch. O zły odruch, kiedy dzieciak wraca ze szkoły, a proboszcz przybija sztachety do parkanu. I stoi 50 minut, 15. A co ty nie idziesz do domu? Probosz pyta. A czekam, co ksiądz probosz powie, jak się młotkiem w palec uderzy, bo są odruchy złe. I dlatego, moi drodzy, akty strzeliste powodują taką przyjaźń, taką relację ojca z dzieckiem. O wszystkich, o sprawach banalnych, poważnych, dramatycznych, o wszystkim. I wszystko mamy prawo, wręcz obowiązek powierzać Bogu. I dlatego te akty strzeliste, one powodują, że przeżywamy dzień w obecności Pana Boga. Oczywiście, modlitwa czyni nam wiele yy, trudności. Chyba najbardziej takim, taką typową trudnością są te rozproszenia. Ale z drugiej strony, moi drodzy, kto ich nie ma? Moi drodzy, my nie jesteśmy komputerem zaprogramowanym, jakąś maszyną zaprogramowaną. My jesteśmy żywymi ludźmi, istotami bardzo emocjonalnymi. Kiedy przychodzimy do kościoła, tak jak teraz, to my nie przychodzimy z pustymi rękoma. Nie żyjemy gdzieś w inkubatorze. Przychodzisz z pracą swoją troskami. Może tam jeszcze w głowie buzuje co do załatwienia, jakaś trudna rozmowa. I przychodzimy z życiem. I nie jest to tak łatwo, jak nożyczkami skalpelem odciąć i nagle już tylko być w obecności Boga, żeby nas nie pochłaniały tamte rzeczy. Ja myślę, że Pan Bóg jest bardziej dla nas tutaj wyrozumiały, niż nam się wydaje, bo dobrze wie, jak my w tym wirze życia jesteśmy spalani, rozdygotani, rozchwiani, ale jeżeli gnasz do kościoła do Jezusa, to znaczy po coś to idziesz, zanieść to i prosić o to, co ci jest najbardziej potrzebne. Scalasz swoje życie z Jezusem i składasz konkretny dar na ołtarzu. Wszystko to co jest miłe w oczach Pana Boga i trudne, i co jest krzyżem, cierpieniem. Oczywiście czasami my sami jesteśmy winni sobie, jeżeli nie dość mądrze się przygotujemy do liturgii, do modlitwy w domu. Jeżeli, moja droga, obejrzałaś 687... Odcinek paragwajsko-wenezuelsko-brazylijsko-meksykańskiego e, serialu, gdzie potrafią przez trzy odcinki schodzić z pierwszego piętra na parter, takie tempo zawrotne. I wyłączysz telewizor jeszcze ciepły i klękniesz do modlitwy. Nie dziw się, że on już wie, że ona go nie kocha, a że on ją kocha. I to się wszystko będzie kotłowało w głowie. Panowie, jak my do późna w nocy Ligę Mistrzów będziemy. I żona ty jeszcze tak spojrzy, śpi żonka? Śpi. To skróty jeszcze sobie. O. I jeżeli klękniesz, gdy ciepły telewizor, nie dziw się, że jeszcze ten Messi, Neymar, Lewandowski będą ci mrygać prze, przed oczyma, bo to jest normalna rzecz. Na ile można? Ksiądz mieszka sam, to sobie wszystko wyłączy, a wy żyjecie w rodzinie tutaj ktoś coś potrzebuje tutaj pies szczeka u sąsiadów muzykę córka zagłośno puściła nie jest tak łatwo w domu pan bóg dobrze wie że wy nie macie w domu warunków takich jak w kaplicy w kościele na tyle na ile można ofiarujemy to co możemy ale to o czym ja tak długo mówię to jest ten pierwszy sposób miłowania pana boga kiedy Czynimy to świadomie. A teraz już króciutko postaram się powiedzieć o drugim sposobie, który większość waszego życia, osób świeckich, wypełnia. Miłość do Pana Boga nieświadoma, czyli wtedy, kiedy w ogóle o Bogu nie myślicie. Jesteście pochłonięci czym innym, a Boga szczerze kochacie. A dzieje się to oczywiście wtedy, kiedy spełniacie swoje powołanie życiowe. Jeżeli jesteś studentką i chcesz porządnie pozaliczać egzaminy, nie idziesz na skróty, uczysz się i siedzisz nad tymi skryptami, książkami, wkuwasz, to ty naprawdę kochasz Pana Boga, bo to jest Twoje teraz zadanie: dobrze pozaliczać egzaminy. Pracujesz w banku, siedzisz przed tym komputerem, robisz te raporty rozliczenia albo obsługujesz klientów, skupiasz się, bo to nie można się pomylić to ty naprawdę kochasz Boga, bo to jest ciężka praca. Jesteś żoną, mąż cię prosi, Halinka, o piąty ran muszę wstać, bo o szóstej wyjeżdżam, daleka trasa, bo jeździsz na tirze, no to zrobisz jajecznicę i kanapeczki na drogę i ty zaspana w tych papilotach, w tym szlafroku chodzisz po kuchni, półprzytomna, nie myślisz o Panu Bogu, tylko o jednym, niech twój zdzicho jedzie już w drogę, a ty sobie jeszcze dwie godzinki dośpisz. To ty naprawdę szczerze kochasz Pana Boga, bo ty się poświęcasz, spełniasz swoje obowiązki jako żona kochająca, bo kanapki ze stacji benzynowej nie smakują nigdy tak jak od żony. Przyznacie panowie, prawda? Żonaci, oczywiście. Już was polubiłem. I dlatego, moi drodzy, a ty. Zdzichu siadasz za kierownicą, przeżegnałeś się pod Twoją obronę, Boże, czuwaj nade mną, bo pamiętałeś jeszcze o aktach strzelistych z rekolekcji, to nie myślisz w czasie jazdy samochodem o Panu Bogu cały czas. Może gdzieś tam, jak zobaczysz Kościół, westchniesz, ale skupiasz się na tym, żeby towar dowieźć, wypadku nie spowodować, rozładować, zarobić i wrócić do domu. Kiedy Ksiądz przebiera się w dres, idzie z ministrantami grać w piłkę, to nie myśli o Panu Bogu cały czas. Tylko żeby chłopaki się nie pokopali i przyzwoicie zachowali. Bo to jest też forma pracy, duszpasterskiej wychowawczej. Mało tego, wy nie pamiętacie, ale była taka pieśń w, w moja, gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga. W każdym miejscu, w każdy czas chwalmy Boga. Gdy widzimy dobry film, chwalmy Boga. Odpoczynek, przecież to jest nakazu Bożego, bo Pan Bóg wie, że musimy odpocząć. Nie jesteśmy, powtórzę raz jeszcze maszynami niezniszczalnymi. Musimy się wyspać. Pójdziesz do parku, do kina. Fajny film, fajna książka, odpoczynek, podelektować się życiem to jest miłość do Pana Boga. W tej pieśni wszystkie nasze dzienne sprawy, śpiewamy. Niech cię nawet sen nasz chwali. Bo przecież w śnie nie jesteśmy w ogóle świadomi. A to jest miłość do Boga, bo to trzeba, trzeba się wyspać do następnego dnia, by podjąć obowiązki. Dlatego, moi drodzy, benedyktyńska zasada ora et labora, czyli módl się i pracuj, nie dotyczy tylko osób duchownych, wszystkich nas. Tylko proporcje modlitwy i pracy są różne. Bo różne są nasze powołania. My jesteśmy dociążeni brewiarzem, innymi praktykami, a wy więcej pracy tej zawodowej, bo utrzymać rodzinę, obkupić wszystko, opłaty. No przecież to jest zrozumiałe. Pan Bóg jest naprawdę realistą. Ale ile tej modlitwy, ile pracy, no to już zależnie od powołania, ale to są. Jak dwa koła zębate. One muszą się zachodzić. Zwykle tak jest, że jedno koło jest większe, drugie mniejsze. I dlatego, moi drodzy, miłość do Pana Boga, ta świadoma i nieświadoma. Dlatego, jak staniemy kiedyś przed obliczem Pana Boga, byśmy mieli i ręce, i serce pełne takich znaków, bardzo konkretnych znaków miłości. Amen.